Witam na kanale Novato. Ceny w górę gazu, a my instalujemy na Śląsku. Oto dom ze Śląska. Taki gierek późny. To jego dach i komin. To nasze wyzwanie. To zdjęcie, że to blisko gór, bardzo blisko. I inwestor zdecydował się zamienić kotłownie, jakich wiele w tamtym rejonie, te na śmieciuchy, na wszystko, na węgiel, zamienić kotłownie na gaz. I my przybyliśmy. A zaczynamy od tego, że trzeba sprawdzić komin. Sprawdziliśmy i zaczynamy. Jak już poborowaliśmy, no to zobaczymy, czy się uda włożyć komin, wkład kominowy. Wkładamy tutaj 125x80, ponieważ wysokość komina jest około 9 metrów, 10 było podane. No i zaczynamy zabawę. Aleksandrze, tak, proszę powiedzieć, cóż to za nowy sposób wieszania naczynek przeponowych? Ono jest w pionie. Aha. Ten dom jest przechylony. A, czyli to no, jest tak. Jeszcze jesteśmy na Śląsku, chciałem zauważyć, a na Śląsku są szkody górnicze, domy się przechylają. Także aha, to jest złudzenie. Czyli cały dom jest przechylony. A naczynko jest? Naczynko jest w pionie, tak. Aha, to tak. Rozumiem. Dziękuję bardzo. No i jak słyszeliśmy Aleksandra, jesteśmy na Śląsku, tam gdzie króluje paliwo na węgiel. Zainstalowaliśmy w tych czasach kocioł na gaz. Tu wymiennik będzie wspomagany ze solary, będą wspomagały ogrzewanie ciepłej wody, czyli z dwoma wężownicami. To wszystko troszeczkę później, natomiast uruchomiliśmy od razu gaz, ponieważ no, wycięliśmy kocioł na węgiel. I już zbliżamy się do tego momentu, w którym ta kotłownia jest uruchomiona. Jeszcze kilka rzeczy będzie poprawionych. Nie ma gdzie odprowadzić skroplin. Będzie dodana pompka. Tak jak powiedziałem, dołożone będą solary, a więc wyprowadzone są już zawory z wężownicy i wszystko będzie wkrótce hulało, a teraz działa ogrzewanie domu sterowane radiowo poprzez open term, czyli sterownik, który jest dedykowany do tego kotła. Jeszcze krótki rzut oka na kotłownię i informacja, kotły Warm House tureckie od importera firmy Ventor, z którym współpracujemy. Jedynie te kotły instalujemy na dzień dzisiejszy, ponieważ mają cenę średnią, a są wysokiej klasy komponenty w środku. Tak to jest z kotłami gazowymi, że nikt właściwie nie produkuje w całości kotłów, oprócz tanich chińskich oczywiście. Także zapraszamy okolice Rybnika i Ciechanowa, tam montujemy te kotły. Pozdrawiam, Novato, sprawdzone, polecone.